się właśnie w jednym z korytarzy w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Staszowie, gdzie mieści się wspaniała wystawa o wymiarze patriotycznym, stworzona dzięki współpracy uczniów pod nadzorem nauczyciela. Wystawa ta upamiętnia stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Taka wystawa z wykorzystaniem realistycznych zbiorów dokumentów, materiałów, plakatów, zdjęć oraz pamiątek historycznych ma za zadanie uświadamiać nam, ile ważnych rzeczy wydarzyło się w Staszowie oraz w jej okolicy podczas wojny oraz czasu międzywojennego. Wystawa ta w formie wernisażu poprzez jej wizualną obróbkę ma na celu zainteresowanie uczniów i całokształtem materiałów było archiwum narodowe, archiwum naszego miasta oraz prywatnych osób. Na pewno każdy z nas znajdzie coś ciekawego, na czym można zawiesić oko. Strona wystawy jest głównie poświęcona miastu i gminie Staszów. Znaleźć na niej można stare zdjęcia obiektów przemysłowych, parku miejskiego, starej cerkwi. Co ciekawe, cerkiew została zamknięta w 1918 roku, a na jej miejsce kilka lat później zostało wybudowane kino Syrena. Są tutaj też zdjęcia rynku i ratuszu w Staszowie. Ratusz został wybudowany w 1738 roku. Jest tu też wiele zdjęć kościołów świętej Katarzyny oraz świętego Ducha. Jestem wychowawczynią grupy, która przygotowuje ten projekt i mogę powiedzieć, że moje dzieci są świetnie przygotowane do prowadzenia takich projektów. To jest bardzo sympatyczna grupa, zdyscyplinowana, można zawsze na nich polegać. Bardzo fajne jest to, że mają ciekawe pomysły. I nie jest to wspomniany zapał, tylko potrafią je krok po kroku realizować, docierają do celu, osiągają sukcesy. To jest klasa, która jest tak zwana usportowiona, więc sukcesy pod względem dyscypliny sportu idą w parze z wynikami w nauce. To jest grupa, która jest zawsze sympatyczna, zawsze uśmiechnięta, nie ma z nimi kłopotów wychowawczych, więc po prostu to są młodzi, nowocześni obywatele, świadomi tego, że pracują na rzecz swojego rozumienia, na rzecz szkoły, na rzecz klasy, no i budują nam świadome społeczeństwo.